Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj sobie zagramy w Clash of Clans. I tak, dzisiaj postanowiłem, że zrobimy sobie taki odcinek, w którym sobie pooglądamy, jak inni nas atakują, po to, żeby się dowiedzieć, gdzie musimy wzmocnić naszą obronę. Także bez przedłużania idziemy. To może obejrzymy sobie taki, gdzie jednak choć trochę obroniliśmy się. Tak, gdzie nas przeciwnik atakuje? Co to nie zaatakowali? Zobaczmy, czy to przyniesie im zwycięstwo. Czy bardziej mu. I tak, co ja mógłbym tutaj wzmocnić? Mógłbym tu dać więcej pułapek przeciwlotniczych, tak jakby. I na pewno działko poulepszać. I też mi się wydaje, że jakoś tam jest mało tych działek jakoś po tamtej stronie. Najlepiej jakby było tak, muszę też trochę nad tym popracować, żeby wszędzie działek było porówno. Bo inaczej przeciwnik może do nas podejść od której strony i potem jakimiś spelami nas wykończyć. Także za chwilę sobie sprawdzimy, czy da się to jakoś pozmieniać. I tak, tutaj przeciwnik nie miał 100%, to zobaczmy sobie, czy to dlatego, że nie miał czasu, czy to dlatego, żeśmy się obronili. I tak, tutaj też X-boły były nieaktywne, nie wiem dlaczego. Chyba zapomniałem je naładować. Myślę, że jakby były załadowane, to znaczy lepiej by poszło. Natomiast tutaj jest nasz double cannon. I ta peka tam bardzo się osłabia. Także tutaj jest dobrze. Natomiast musiałbym wzmocnić tutaj wszędzie. I najlepiej środek też wzmocnić. Tak, tutaj te wieże sobie dobrze radzą, te aczerki. I tutaj ta peka też została zbita. Także myślę, że pooglądamy sobie jeszcze trochę więcej tych ataków. I zobaczymy później, od której strony przeciwnik najczęściej nas atakuje i od której trzeba ją wzmocnić. Tak, co tutaj mamy? Mogę polepszać te bomby. Tak, to mogę ustawić na powietrzne. Gdyż na ogół, z tego co tu widziałem, to na ogół te powietrzne dochodzą do tamtego momentu. I chyba to tutaj spróbuję przestawić. Dlatego, że... Wiecie co, to tutaj zostawię, dlatego, że jednak od tej strony jest jednak słabsza trochę ta obrona przeciwpowietrzna. Czyli tak, z tamtego ataku myślę, że musiałbym po prostu poprzeć trochę tych wieżyczek. Także przejdźmy sobie do następnego ataku. Tutaj już na przykład przeciwnik nas porobił na 3 gwiazdki, aczkolwiek to było z tym całym spelem, który daje właśnie te levele maksymalne, jakie się da na danym poziomie laboratorium. Także zobaczmy, gdzie oni nas zaatakowali. Tutaj. Tak, tutaj jest trochę słaba siła ognia, z tego co widzę, i dlatego oni są w stanie się leczyć. Co też jest tutaj nie za fajne, ale w tym meczu przynajmniej mamy te całe X-boły. Tak, tutaj wypadałoby wszędzie powzmacniać te przeciwpowietrzne, dlatego że tutaj na ogół te powietrze nam zadają najwięcej obrażeń. Na przykład te aniołki też dużo obrażeń zadają. To znaczy bardziej leczą, ale bardziej przeszkadzają. Tak, tutaj nie poszło aż tak źle. Tutaj są te pekki, że trzeba po prostu zbić. Tam jest jeszcze ta królowa. I niestety, ale tutaj już padła ta najlepsza wieża. Także myślę, że przydałoby się polepszyć jakieś takie rzeczy, co będą głównie na tych mocniejszych. Jakieś double kanony i tak dalej. Tak, tutaj ten smok sobie zginął.
ale nadal jest mnóstwo przeciwników. A my mamy bardzo mało wież. Także tutaj z kolei zawiodła obrona lądowa. Także za chwilę sobie przejdziemy do następnego ataku. Także przejdźmy sobie do następnego ataku. Może obejrzymy sobie ten. Tak, na ogół tutaj, jak widzicie, przeciwnicy mnie atakują dlatego, że mam dużo do zdobycia. Tych wszystkich lutów i tak dalej. Więc na ogół ci przeciwnicy są trochę silniejsi. Dlatego, że jak jest silniejszy przeciwnik, to on chce zdobyć więcej. A u nas jest tego więcej i w dodatku jesteśmy słabsi od niego. Także myślę, że powinienem więcej murków ulepszyć i tak dalej, bo to na to się zużywa surowce, których potem przeciwnik już nie złupi. Także tak to wygląda. I tak, tutaj znowu nas atakują. Pekki. Czyli raczej tą obronę naziemną wypadałoby też trochę wzmocnić. Może tego X-Bowa jednego przestawić na naziemne. Po to, żeby miał dalszy zasięg. I trochę poulepszać te rzeczy wszystkie przeciwpowietrzne. I chyba wypadałoby też trochę bardziej osłonić tamto działko, gdyż ono jest ważne, a ono bardzo szybko pada, jak przychodzą z tamtej strony. Także sobie zobaczymy, jak to można inaczej poprzestawiać potem. Tak, tutaj ta pekka całkiem szybko pada. Tutaj te wszystkie X-Bowy i tak dalej dają sobie radę. Tutaj na szczęście ten Bomb Tower spisuje się bardzo dobrze. Niszczy tutaj tych przeciwników. Tutaj ta księżniczka już też, to znaczy królowa też już szybko ginie. I teraz ta druga wieżyczka musi zacząć strzelać, to wtedy już będzie praktycznie po niej. I to będzie wygrana. Dokładnie. Tak, czy jest tutaj ktoś jeszcze na mapie? Chyba nie. Dokładnie. Także myślę, że sobie poprzestawiamy. Tak, czy gdzieś mam jakieś wolne murki? Chyba nie. Natomiast zobaczmy, może możemy coś jeszcze zbudować. Tutaj muszę sobie to poprzestawiać, okej. Okay. Tak. Głównie nam chodzi o murki. Dokładnie. Tutaj mamy już maks murków, więc musimy coś tutaj poprzestawiać. Myślę, że zrobię tak, że trochę bardziej tą obronę skupię gdzieś tutaj. I tą wieżyczkę tam przyniosę. Zamiast czegoś, czym będzie... Może zamiast tego eliksiru, który posłuży nam jako taka żywa tarcza i trochę osłoni nas przed przeciwnikiem. Tak,
Tak, tutaj tą wieżę też wypadałoby przenieść gdzieś. Możemy też zrobić tak, że sfokusować gdzieś tutaj wszystkie te Tesle. Tutaj na ogół nikt nie atakował, także mogę ją tutaj dać. Wtedy będzie też współgrała z tymi dwoma Teslami. Tak, myślę, że to lepiej posłuży jako właśnie też taka żywa tarcza, żeby spowolnić przeciwnika pod ostrzałem innych naszych. Tak, tutaj tą bombę sobie przestawię, żeby mieć tu miejsce. A tutaj muszę wszystko poprzestawiać. To chyba zrobimy bardziej tak, bo stamtąd na ogół atakowali. Natomiast to jest dobrze, aczkolwiek mógłbym to przestawić trochę dalej. Czy mogę to jakoś nie, chyba nie mogę nic tam więcej wykombinować. Aczkolwiek teraz mamy murki. Nie możemy teraz coś więcej wskórać. Czyli trochę bardziej poobtaczać sobie te wieże. Najważniejsze. Tak. Po to, żeby głównie to ochraniam, dlatego żeby tam to działko jak najdłużej żyło. Tak, co jeszcze mogę obtoczyć? Myślę, że tutaj poobtaczam takie budynki jak takie najbardziej wystawione działka, gdyż one też mogą zatrzymać na dłużej przeciwników. Tak, co tu jeszcze mogę obbudować? Tak. Mógłbym przynieść tego i wtedy to poprzestawiać tak, żeby obtoczyć jeszcze to. To też jest mocno poulepszane. I też przydałoby się na trochę dłużej zatrzymać tutaj przeciwników. I jeszcze dajmy na to, że to jeszcze obtoczymy. I myślę, że zobaczymy sobie, jak przeciwnicy przez to przebroną. Tak, tutaj ile jeszcze tego mam? Mam 4 murki. To myślę, że zrobię tak. Tak. Tak i jeszcze mamy jeden murek, który muszę tam dać, dlatego że inaczej nam mogą przeciwnicy się przedostać. I wtedy mogę zrobić tak, że to sobie stąd zabrać, to trochę poprzestawiać i znowu mam tutaj miejsce na ten murek. I tak myślę, że trochę jeszcze te murki poulepszam, żeby przeciwników przetrzymać przez trochę dłużej. Tak tutaj myślę, że tak to zrobię. A że przeciwnicy na ogół atakowali od tamtej, to może dajmy tutaj od razu bombę. Jakiś wizardów lub coś w tym stylu może zatrzymać. I tak, chyba część takich budynków. Tymi budynkami musimy sobie obtoczyć cały zamek. Po to, żeby jak najbardziej spowolnić przeciwników. I nie dać im miejsca, żeby się mogli tutaj respić. Żeby przeciwnik nie mógł tam wystawiać swoich wojsk. Głównie myślę, że jeszcze tutaj trochę to obtoczę. Tutaj tak. I teraz chyba to jest najbardziej zabezpieczona flanka. I tutaj przeciwnik raczej nie będzie atakował, także wszystkie bomby mogę stąd wziąć. I dać je na przykład tutaj. Gdzie przeciwnik będzie chciał najpewniej atakować. I na tym właśnie skorzystamy. Jeszcze też jakieś w środku pułapki, po to, żeby już osłabionych przeciwników też trochę osłabiać. Gdzie jeszcze można? Także myślę, że to będzie wszystko z tej wioski. I może zobaczmy sobie jeszcze jeden atak z tego, dlatego żeby. Tylko jeden, dlatego żeby już nie przedłużać. I zobaczmy sobie, co możemy tutaj ulepszyć.
Tak, kto nas tutaj mocno porobił? Myślę, że to. Zobaczymy, od której strony przeciwnik zaatakował. I tutaj już widziałem, że tutaj są smoki. Także już ulepszam swoje air defensy, po to, żeby właśnie te latających móc lepiej pobić, dlatego że z latającymi mam tutaj problem na drugiej wiosce. Dlatego, że nie ulepszałem tych wszystkich działek i teraz mam je nieulepszone. Ulepszałem właśnie jakieś tam naziemne albo jakieś Archer Towery i tak dalej. Przez co są słabe te takie wieże. Tak, to na pewno muszę jeszcze ulepszyć, bo to jest bodajże level pierwszy. To jest słabe. Tak, tutaj po prostu zawiodła moja obrona przeciwpowietrzna. Także na następnym ataku muszę to po prostu zadbać. I jest tutaj... jak to się nazywa? Battle Machine od naszego przeciwnika jest na levelu 19, także dość dużym. Tutaj nasze wszystko do niego wali. Także za chwilę powinien paść. Dokładnie. I tak, tutaj na tej wiosce nie jest aż tak źle, poza tym, że muszę ulepszyć właśnie te wszystkie obrony przeciwpowietrzne. I może obejrzymy sobie jeszcze jeden atak. Tutaj. To tutaj nas atakowali naziemnie. To zobaczmy, jak tam sobie nasza obrona radzi właśnie w takich atakach. I czy jest o co tutaj zadbać. Tak, tutaj jak widzę, gostkowie i tak niszczą te mury bardzo szybko, także nie ma co ich ulepszać. Bardziej one będą do zatrzymywania. I ewentualnie później, jak już wszystko ważniejsze ulepszę, to może to sobie też poulepszam. I tak, tutaj widzę, że bomby też powinienem poulepszać, dlatego że ta duża mina nawet nie zniszczyła ich. A powinna była zniszczyć ich. Kilku. Także mam tutaj co ulepszać. Również. Natomiast tutaj już jeśli chodzi o walkę na środku, to raczej przeciwnik ma słabo, dlatego że te wszystkie działka są mocno poulepszane. Także zobaczmy. Tak, tutaj te wszystkie działka dobrze sobie radzą. Oprócz tych mało poulepszonych, bo co najmniej te dwa działka są na słabych levelach. To jest na dobrym levelu. I te dwa też są na dobrych levelach. Właśnie powinienem tutaj tę całą resztę poulepszać. Także myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Także pa i widzimy się w następnym odcinku.